No i tu mamy spotkanie przed sądem. Wojewódzki Sąd Administracyjny. Szymon Fijał. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, za wsparcie. W Stowarzyszeniu Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń często używaliśmy hasła mundur za narodem, naród za mundurem, murem. I to się dzisiaj urzeczywistniło. Jeżeli chodzi o rozprawę, ona miała dotyczyć, mówię miała, bo została przełożona, miała dotyczyć mojej skargi na decyzję ministra obrony narodowej w sprawie zwolnienia mnie z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy. Została przeniesiona z powodu wyznaczenia przeze mnie pełnomocnika. Zawnioskowałem o zmianę terminu rozprawy. Chciałem podejść do sprawy profesjonalnie. Nie chciałem przez jakąś zuchwałość moją doprowadzić do błędów, czy nie chciałem, żebym ja popełnił błąd, nie chciałem, żeby jakieś argumenty uciekły w postępowaniu. Dlatego zdecydowałem się na reprezentowanie mnie przez mecenasa. Ja jestem tylko żołnierzem. Jeżeli chodzi o drogę prawną, to potrzebuję wsparcia. Takie wsparcie uzyskałem. Niestety do dzisiaj nie wiedziałem, czy sąd przychyli się do mojego wniosku. Natomiast byłem gotowy na to, żeby samemu jeszcze się bronić, wskazać kolejne okoliczności. Całe szczęście uważam, że to na moją korzyść. Doszło do przełożenia terminu rozprawy, o której zostanę urzędowo powiadomiony. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie, za wsparcie. Czołem Wielkiej Polsce! Jeżeli chodzi o to, jak postrzegam tutaj to, co się dzieje, bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy tutaj przyszliście, ponieważ ja swoje powołanie odbieram jako służbę narodowi i dajecie mi ogromną satysfakcję tym, że przychodzicie, że interesujecie się moją sprawą. To mnie umacnia w moim działaniu w obronie tak naprawdę konstytucyjnych praw, obronie praw rodaków. Także jeszcze raz dziękuję. I to chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Tak
naprawdę sprawa bezpośrednio dotyczy mnie i przywrócenia mnie do zawodowej służby wojskowej, ale pośrednio uważam, że dotyczy wszystkich żołnierzy, wszystkich funkcjonariuszy mundurowych. Bardzo dużo w ostatnim okresie jest zamętu, bardzo dużo jest rozczarowań z tego powodu odejść ze służby. I to z policji, i z zawodowej służby wojskowej. Bardzo dużo doświadczonych funkcjonariuszy odchodzi, ponieważ okoliczności służby w tym zamęcie stały się nie do zniesienia. Najczęściej funkcjonariusze nie dociekają swoich praw przed sądem. Po prostu przechodzą na wcześniejszą emeryturę. Natomiast w Stowarzyszeniu Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń chcemy, żeby jak największa liczba funkcjonariuszy pozostała czynnie w służbie, oddana wartościom, żeby nie musiała dla tych wartości, które zaprzysięgła bronić, żeby nie musiała rezygnować ze służby, żeby stać dalej w obronie tych wartości. Bo tak się niestety dzieje. Mam nadzieję, że zostanę przywrócony do zawodowej służby wojskowej. Mam nadzieję, że będę dalej dociekał prawa, że już nie będzie dochodzić do sytuacji, kiedy już dostanę wyrok sądu, w którym zostanę przywrócony. Nie ma innej opcji. Kiedy sąd, musi być porucznik przywrócony do służby. Kiedy sąd wykaże wszystkie nieprawidłowości, to mam nadzieję, że to będzie jakaś cezura czasowa. Mam nadzieję, że więcej wtedy ludzi zawalczy o swoje prawa, bo póki co jestem pokazywany przez przełożonych, przez dowódców z innych jednostek, jako przykład tego, co się dzieje z żołnierzem, który ma czelność walczyć o prawa wbrew partykularnym grupom interesu, jak przypuszczam. Mam nadzieję, że nasze działania w Stowarzyszeniu Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń przywrócą wartości w służbie nie tylko wojskowej, ale wszystkich służb mundurowych, bo każdy, kto przystępował do formacji mundurowej i składał przysięgę, ma to powołanie w sercu i tylko postawą naszą w obronie wartości jesteśmy w stanie to powołanie wypełnić. Inaczej nasza służba nie ma sensu. Brawo! Brawo! Brawo, porucznik Pijał! Dziękuję. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Przypomnę spiżową sentencję wielkiego Platona. Wybijmy to na transparentach, na naszych banerach. Nikt nie jest bardziej znienawidzony niż ten, co mówi prawdę. Organizator. No, na tym chyba kończymy. Ja nie jestem organizatorem, będzie tylko partnerem, jak mnie nie nazwali. I bardzo dobrze było być u boku Wojciecha Olszańskiego, być jego partnerem w tych działaniach, to jest wielki zaszczyt. Zapewne chcecie wiedzieć, co u Wojtka. Jak wiecie, system prawny działa tak, żeby skazany był skutecznie izolowany. Na 99% z tego, co wiemy, jest na Białołęce. To był skazany adres osadzenia. Tam miał być doprowadzony przez policję. Dzisiaj powinniśmy mieć już pewność, czy tam jest, czy go nie ma. Damy wam znać ewentualnie, na jaki adres pisać kartki pocztowe i listy. Bardzo proszę każdego, kto powiela teraz ten materiał, pamiętajcie o tym, żeby ta kartka pocztowa
zawierało jakieś treści osobiste. Napiszcie nawet o tym, że u was za oknem już śnieg, jest ciepło, cieszycie się, że się spotkacie, cokolwiek będziecie chcieli pisać. Nam w więzieniu potrzeba dużo informacji, więc jeżeli chcecie, to możecie wkleić jakieś informacje, wycinek prasowy w liście napisać, opisać sytuację w kraju. Lubimy czytać, naprawdę tam mamy tyle czasu, że to jest bardzo miłe czytać listy od bliskich nam osób. To oczywiście jest przekaz dla Wojciecha. My podjęliśmy możliwe działania prawne wielotorowe, to znaczy Wojciech jest w dobrych rękach, pod dobrą opieką prawną. Mamy na celu podjęcie takiego działania, aby w ogóle podważyć ten wyrok i doprowadzić ponownie do rozprawy, ponieważ Wojciech był pozbawiony podstawowych swoich praw, czyli prawa do obrony, do zapoznania się z aktem oskarżenia, nie wiedział w ogóle o rozprawie, jednocześnie równolegle wielotorowo będziemy zabiegali o dozór elektroniczny dla niego, gdyż ten wyrok jest skandaliczny. Człowiek niekarany, człowiek, który nigdy nie popełnił żadnego wykroczenia i przestępstwa, został skazany przez sędzię na pół roku pozbawienia wolności, nawet bez zawieszenia. Ta sama sędzia zwalniała działaczy organizacji lewicowych, twierdząc, że mieli prawo protestować, że mieli prawo ostro reagować w przypadku innych osób, bo wyrażali w ten sposób swoją niezgodę na to, co inni głoszą. Zwalniała między innymi tych, którzy blokowali przejście w czasie Marszu Niepodległości, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno Wojciech czuje nasze wsparcie. Będziemy mu przekazywali informacje tak szybko, jak to będzie możliwe. Jeśli ja sam dowiem się czegoś nowego, to również dam publicznie znać. A teraz chciałbym, żebyśmy krzyknęli wspólnie. Wojciech Olszański? Obecny! Wojciech Olszański? Obecny! Wojciech Olszański? Obecny! Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Szymon Wyjaz? Obecny! Obecny! Pan minister, tak? Pan minister. Minister? Nieobecny! Nowego ministra obrony, tam było napisane. No, na ojczyznę wolną racz nam wrócić, panie! No i już chyba kończymy na dzisiaj. Policjanci stoją tam z boku, to nasi znajomi. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Thank you.